Witam serdecznie na moim kanale, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj chciałam Wam pokazać sposób rozwiązania zadania z badań operacyjnych, ale z zakresu metody Simplex, dokładniej mówiąc. Generalnie czasem spotykamy się z zadaniem, które należy tą metodę rozwiązać, ale pytanie, czy dane zadanie można sprowadzić do bazowej postaci dopuszczalnej. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale to takie nie jest. Zaraz to wszystko tym, którzy mają wątpliwości, rozjaśnię. Po pierwsze musimy zrozumieć, że mamy tak zwane postacie dopuszczalne, bazowe i połączenie dopuszczalna postać bazowa. Chodzi o to, że teraz jak sobie popatrzymy na taki przykład, jak mamy w podpunkcie A, tutaj zaznaczony, jest to zagadnienie na maksymalizację, jakiegokolwiek programu liniowego na maksymalizację, więc mamy dwie zmienne decyzyjne, x1 i x2, a ograniczeń mamy dwa, pierwsze i drugie. Oba się składają z nierówności, że lewa strona ma być mniejsza od prawej. I teraz dwójka i trójka tutaj występująca u góry są to współczynniki funkcji celu. Cała funkcja celu, całe wyrażenie ma być jak najwyższe, ale niestety muszą być spełnione dwa ograniczenia. To, że x1 minus 4x2 ma być mniejsze równe 2 i samo x2 musi być mniejsze równe 4. Oczywiście nasze zmienne decyzyjne dwie są nieujemne. Nie można przyjmować wartości samych ujemnych, ewentualnie mogą być zerowe lub dodatnie. I teraz sama postać dopuszczalna oznacza to, tak jak tu mamy napisane, współrzędne wektora wyrazów wolnych są nieujemne. Ok, współrzędne wektora wyrazów wolnych. Chodzi o to, że to jest ta nasza dwójka i czwórka, czyli liczby, które zazwyczaj stoją po naszej prawej stronie i że lewa strona ma być jakoś większa, mniejsza, ale od prawej strony, gdzie to są wyrazy dosłownie wolne, czyli niezależne od x2, od x1, od zmiennych decyzyjnych, czyli to są jakieś stałe wartości. I żeby jakiekolwiek zagadnienie programowania liniowego było dopuszczalne, to te dwie liczby akurat w naszym przykładzie powinny być przynajmniej równe 0. U nas tak jest, dlatego takie zadanie w tym zapisie na pewno jest dopuszczalne, czyli może wskazywać nam na rozwiązanie optymalne. Takie jest, powiedzmy, brane pod uwagę w poszukiwaniu rozwiązania najlepszego możliwego, optymalnego. Potem mamy tak zwaną postać bazową, czyli to jest takie, gdzie macierz A jest w postaci bazowej, czyli wśród kolumn znajduje się ileś tam kolumn będących liniowo niezależnych wektorami jednostkowymi. Prościej mówiąc, mamy, powiedzmy, liczby, mówiłam, że te 2 i 4 to są tak zwane wektory wyrazów wolnych, a macierz A jest po lewej stronie i związana z x1 i x2. To jest tak zwana macierz, ja mówię na to współczynników i ona powinna dawać nam wektor jednostkowych. Baza powinna być takich wektorów jednostkowych, to znaczy chodzi o to, że powinien być taki fragment macierzy jednostkowej, tak jak to było w podstawach matematyki, że mamy dwa wiersze, powinien być zapis dwóch kolumn, gdzie występuje jedynka wśród tych współczynników macierzy A w jednym wierszu, a w pozostałych jest zerem. Chodzi o to, że postać standardowa jest tu taka zapisana, zobaczcie, że po prostu dopisujemy dodatkowe dwie zmienne. Dodatkowe mamy zapis x1 i x2, to dodajemy zmienną x3 do pierwszego ograniczenia, żeby dokładnie wyszło nam równa się 2. Dlaczego? Bo jeżeli lewa strona ma być mniejsza bądź równa 2, to oznacza, że do lewej strony wystarczy coś dodać, nieważne jeszcze co, żeby zachodziła dokładnie równość. Jeżeli w drugim ograniczeniu mamy, że x2 ma być mniejsze równe 4, żeby wyszła nam wartość równa 4, to do x2 coś trzeba dodać. A że już dodałam zmienną x3 do pierwszego ograniczenia, to zmienną x4 dodam do drugiego ograniczenia jako kolejny numer jakiejś zmiennej, której wartości jeszcze nie znam, ale gwarantuje mi to, że mogę to przyrównać do zera. I teraz uznajemy, że każda ze zmiennych jest równa bądź większa 0 i oznacza, że to jest któraś tam zmienna od pierwszej do czwartej. Oznacza to tyle, że dodatkowe dwie zmienne, trzecia i czwarta, też muszą być zmiennymi nieujemnymi. Możemy powiedzieć, że taki zapis jest na pewno zapisem dopuszczalnym, bo dwójka i czwórka jako wyrazy wolne są nieujemne, ale na pytanie, czy to jest zapis bazowy, to trzeba to
dopiero sprawdzić macierz A. Macierz A to są macierz liczb. Po kolei zobaczcie, kolumna pierwsza to są liczby stojące przy x1, druga kolumna liczby stojące przy x2 w tym zapisie powyżej, x3 to jest trzecia kolumna, a czwarta to są liczby, które stoją przy x4. Na jedynka rozumiem, bo przy x1 jest niewidocznie zapisane razy 1. Potem minus 4 przy x2, czyli przepisuję. Potem x3, przy nim była jedynka, więc przepisuję. A 0 się tutaj w pierwszym wierszu wzięło z tego, że x4 nie występuje w pierwszym wierszu, a więc to tak jakby było zapisane w pierwszym wierszu plus 0 razy x4. Dlatego przy x4 w pierwszym wierszu występuje 0. Tutaj w drugim wierszu mamy 0 jako pierwszy element, bo oznacza to tyle, że x1 w drugim wierszu nie ma, a to tak jakbyśmy mieli 0 razy x1, co daje nam to faktycznie 0, czyli możemy zapisać 0 jako liczbę stojącą przy x1 w drugim wierszu. Potem jedynka, bo przy x2 występuje jedynka, trzeci niewiadomej nie ma w naszym zapisie w drugim wierszu, więc będzie 0 i x4 występuje w drugim wierszu. Przy nim jest tak niewidocznie zapisana jedynka, więc 1. Teraz jeżeli jest pytanie, czy taki zapis, jak mamy tu powyżej, jest zapisem bazowym, to trzeba sprawdzić, czy ten zapis macierzy A generuje nam macierz wektorów niezależnych, czyli przypomnijcie sobie zagadnień z matematyki, układ takich zero jedynek, takich liczb, że jeżeli mam na przykład patrzę na dwa wiersze, to gdzieś występują dwie kolumny, tutaj pokazuję myszką, gdzie jeżeli występuje już jedynka, to pozostałe liczby to zera, to akurat tylko jedno zero i ta jedynka występuje w innym miejscu niż ta jedynka druga, która też tworzy nam układ bazy. U nas bazą jest ten układ tutaj zaznaczony przeze mnie myszką zero-jedynkowy. Jedynka występuje w pierwszym wierszu, a w drugiej kolumnie ta jedynka występuje też w innym wierszu. A więc musimy powiedzieć, że jest to układ nie tylko dopuszczalny, bo wyrazy wolne dają nam dwa w zapisie standardowym. Jest to układ również bazowy, bo powstaje nam układ wektorów niezależnych. Mamy w tym momencie układ zarówno i bazowy, i dopuszczalny, a więc możemy stwierdzić, że jest to zadanie występujące w bazowej postaci dopuszczalnej. Jest to nam potrzebne, żeby potem zastosować metodę simplex algorytm, który jest bardzo uniwersalny i pozwala nam rozwiązać zadanie, które da się zapisać w postaci bazowej dopuszczalnej. W podpunkcie B nie będzie już tak prosto, ale też warto to prześledzić. Też niby mamy funkcję na maksymalizację, też mamy jakąś macierz A stojącą przy, akurat zwróćcie uwagę, od razu czterech zmiennych, bo jest x3 i x4 i jak widzicie od razu 2 i 4 to są dwie liczby nieujemne, czyli dodatnie lub równe 0. Mamy od razu zapis standardowy, bo równają się 0. Teraz w tym momencie patrząc na macierz A, czyli przepisanych liczb, które stoją przy poszczególnych zmiennych, tutaj jak widzicie po lewej stronie naszych ograniczeń, mamy liczby z plusem i z minusem, ale generalnie układu zero-jedynkowego, jak tu mieliśmy w poprzednim przykładzie 0, 1, 1, 0, przy dwóch wierszach nie mamy. Te dwie kolumny nie muszą stać obok siebie, ale muszą występować. Więc jeżeli na przykład tu jest minus 1 i 0, to w tym momencie tu jest 0, 1, to nie jest dokładnie układ zero-jedynkowy, bo tu powinno być plus 1. Oczywiście, że to można w jakiś sposób przekształcić, ale w takiej postaci tak zapisany program na pewno nie jest rozwiązaniem zarówno dopuszczalnym, jak i bazowym. I dlatego tu jest komentarz taki. Zadanie nie jest w postaci bazowej, ponieważ liczba tych wierszy, która jest równa 2, no bo mamy dwa ograniczenia, powinna nam dawać macierz jednostkową w wymiarach 2 na 2. Zobaczcie sobie w internecie, jak wygląda macierz jednostkowa 2 na 2. Ona ma układ na przykład 1, 0, 0, 1 albo 0, 1, 1, 0. A tutaj mamy minus 1. I dlatego jest on w postaci dopuszczalnym, bo wyrazy wolne 2 i 4 to są elementy dodatnie. Tutaj nie jest to na pewno zadanie w postaci bazowej dopuszczalnej, bo jeden z tych dwóch warunków o tym, że jest na pewno bazowe i dopuszczalne, jest niespełnione. Także to jest sensowne w miarę. Chodzi o to, że można to oczywiście sprowadzić do postaci, która się nadaje do rozwiązania metodą simplex. I teraz zobaczcie, można to zapisać w postaci takiej kanonicznej, gdzie wszystko mamy równania i nierówności zamienione na
równania, czyli zobaczcie, dopisane zostały zmienne. Jeżeli one w funkcji celu tutaj, zobaczcie, wyjściowo nie miały ani nawet nie występowały, to może zapisać, że było plus 0x3 plus 0x4, bo to jest równoważne z tym zapisem, który mamy tutaj powyżej. I dodatkowo zapisane jest również, jeżeli tutaj nie było dopisane x4, to tutaj już występuje x4, ale przy nim jest 0. W drugim równaniu występuje x3, ale jest plus 0, bo nie występowało w tym wierszu drugim. Ale żeby to można było mówić w ogóle o równaniu bazowym, to zobaczcie, wprowadza się tak zwaną metodę sztucznej bazy. To znaczy dopisujemy dodatkową, może inaczej, bo w tym zapisie postaci kanonicznej mamy układ 0,1, tak? Zgadza się. x4, zmienna x4 udaje nam układ 0,1. Ale brakuje nam jeszcze zapis 1,0, czyli dopisana została dodatkowo sztuczna i do pierwszego i drugiego równania zmienna sztuczna dodatkowa, która udaje nam układ 0,1. Zobaczcie, tu jest 1, a tu jest 0 w drugim wierszu dopisane. Dzięki temu możemy powiedzieć, że to jest zarówno postać kanoniczna, ale i bazowa. Czyli daje nam możliwość ułożenia układu zero-jedynkowego. Jest to zadanie już rozwiązane. Pozwala nam to na zapisanie tego układu w tabelę simpleksową i rozwiązanie takiego zagadnienia programowania liniowego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.